ulegają tym, że reklama ich pociąga, że coś da się oszukać, tak, że jakaś ta, prawda, retoryka fałszywa, no tak są na nich oddziaływuje, czy prasa, czy telewizja. Mamy telefon już jeden z chyba ostatnich, bo powoli czas się wypełnia. Bardzo prosimy, Radio Maria. Tak, słuchamy. Szczęść Boże, mówi Magdalena z Warszawy. Witamy. Ja chciałam się podzielić, słuchając tej bardzo ciekawej audycji, takim wspomnieniem sprzed kilku lat. Właśnie też wyjechałam na Podlasie. Uczestniczyłam, to był październik, w mszy świętej wiejskiej parafii. I w kościele no, było bardzo dużo rodzin z dziećmi. Środkiem kościoła było ławek niewiele, bardzo dużo, całą mszę na stojąco i te dzieci z rodzicami na stojąco. Po mszy świętej był cały różaniec odmawiany i te dzieci razem z rodzicami klęczały. Była cisza, spokój, dzieci nie biegały, nie przeszkadzały. Atmosfera modlitwy i taka myśl mi towarzyszyła, że w środowisku warszawskim, a uczestniczę na ogół albo pod Warszawą, albo w Warszawie, we mszy świętej, już dzieci są zupełnie niezdyscyplinowane, jest przyzwolenie na różne zachowania. Bardzo lubię dzieci i to nie o to chodzi, żeby jakoś dzieci bardzo ostro dyscyplinować, ale widziałam ogromną różnicę między właśnie takim rozmodleniem, takim szacunkiem dla sakrum w tej niedużej wiejskiej parafii i to było takie bardzo poruszające i taka właśnie też myśl o właśnie takim szczególnym klimacie i szczególnej religijności tych ludzi w tamtych rejonach. I dzisiaj mi jakoś to się właśnie przypomniało i też myślę, że to jest jakiś taki znak tych różnic i taki no właśnie na rzecz takiej głębszej religijności właśnie tych środowisk wiejskich i takie stawianie też dzieciom właśnie w tym zakresie pewnych wymagań, przyzwyczajanie do tego, żeby Kościół to jest właśnie sakrum i ten szacunek dla sakrum. I także tak chciałam się podzielić przy tej okazji. I ten pan, który mówił o Podlasiu z takim szacunkiem i to jakoś mi przypomniał to wspomnienie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Magdaleno, szczęść Boże, pozdrawiamy. Bardzo dziękuję za ten głos. No, on wpisuje się w to, co już wielokrotnie tutaj w naszej rozmowie padało, że ta religijność, która buduje tą kulturę polskiej wsi, ona jest rzeczywiście ciągle to jest skarb jako pewne zjawisko społeczne i trzeba go pielęgnować. A z drugiej strony, jak pani wspomniała o dzieciach i niekiedy hałaśliwie zachowujących się, to ja pamiętam, jak uczestniczyłem w mszach świętych odprawianych w kościołach niemieckich całkiem niedawno i w tej martwej ciszy, ale nie wywołanej jakimś szczególnym poczuciem sakrum, tylko dlatego, że było bardzo mało osób, a jeżeli one były, to były już starsze. I tęskniłem właściwie wtedy do tego gwaru, który często w polskich kościołach jest, dzieci gdzieś tam biegających czy hałasujących, ale to są te oznaki życia tego kościoła jednak, więc też jakkolwiek może to być uciążliwe i z pewnością momentami jest, to trzeba być wyrozumiałym, mieć świadomość tego, że jeżeli widzimy młode pary, młodych ludzi ze swoimi dziećmi malutkimi czy troszkę większymi w kościołach, które nie zawsze cicho się zachowują, ale jest to jednak oznaka, ich bytność w świątyni jest oznaką życia kościoła tutaj na naszych ziemiach, więc miejmy świadomość, że to jest dar rzeczywiście, o który trzeba dbać. Panie profesorze, na koniec takie pytanie, czy dobrze jest życzyć teraz na przykład polskiej wsi, mówię tu o mieszkańcom, żeby na przykład nie było widać różnicy między miastem a wsią, że jak spotykam takiego człowieka, to właściwie, no bo ma dostęp do kultury, ma dostęp do mediów, ma dostęp, więc niech to się wszystko wyrówna, ujednolici. Czy raczej życzymy, żeby było to odczucie, że jednak ten człowiek, bo patrzmy, no połowa mieszkańców wsi już tej roli nie uprawia, prawda? Ci, co mieszkają, tam tylko mieszkają, niektórzy traktują jako sypialnie, prawda, miasta, ale tak, jednak życzymy tej różnorodności. Bo proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o dwóch rzeczach, bycie na wsi i związek z ziemią, to są zupełnie inne rzeczy. Wielu jest
wiele jest osób, które mieszkają, prawda, wokół wielkich metropolii czy większych miast. Ja jestem z Poznania i też doskonale wiem, że są całe gminy wokół Poznania, gdzie tam tak zwane wielkie sypialnie, prawda, że ludzie właściwie przyjeżdżając z pracy już nawet obiad zjedzą na mieście i tylko właściwie oglądają telewizję i tyle, prawda, albo podleją trawnik przed domem. Natomiast chodzi o ten związek taki właśnie organiczny z ziemią, o którym wielokrotnie mówił, o który się dopominał prymas kardynał Wyszyński. To i tego sobie należy życzyć, tego należy życzyć polskiej wsi, tego, żeby nie utraciła tego związku z ziemią. Nie chodzi tutaj, broń Boże, o jakieś odczynienie z polskiej wsi jakiegoś skansenu, tylko chodzi o to, żeby ta wieś żyła. Nie chodzi też oczywiście o zamykanie polskiej wsi przed różnymi udogodnieniami technicznymi, bo wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi, ale z rozumem, prawda? Z rozumem, jak mawiał papież Benedykt XVI, rozumem oczyszczonym wiarą. I to jest rzeczywiście to, co możemy życzyć i polskiej wsi, i generalnie nam wszystkim. Czyli tego życzymy. I dziękujemy też właśnie za wszystkie telefony dzisiejszej audycji naszym słuchaczom i z miast, i także z miejscowości wiejskich. Dziękujemy, pozdrawiamy. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Dziękujemy panie profesorze za godziny spędzone razem z naszymi słuchaczami. Jak ufam, będą to owocne godziny zmiany naszego myślenia i też patrzenia na Polskę, na Kościół, na historię. Bardzo dziękuję, drogi ojcze, dziękuję za wszystkim słuchaczom za głosy, za uwagę. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo rzeczywiście temat jest bardzo ważny i jest to takie rzeczywiście dopełnienie tego, o czym była mowa na konferencji 13 maja 2017 roku w Toruniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy. I drodzy Państwo, przed nami kolejny punkt naszego programu. Dzisiaj czwartek, a więc audycja o duchowości Wypłyń na Głębie. Potem serwis informacyjny i program nocny, na który już teraz pragniemy zaprosić. Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Umartwienia. Tytułem wprowadzenia do dzisiejszych rozważań chciałbym przywołać pewną kwestię z nauczania świętego Jana Pawła II na temat natury człowieka. Między innymi w posynodalnej adhortacji Familiaris Consortio z 22 listopada 1981 roku papież stwierdza, że człowiek to duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i zarazem ciało uformowane przez nieśmiertelnego ducha. Podobnie w liście do rodzin Gratissimam Sane z 2 lutego 1994 roku papież zaznacza, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiaru czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Powyższe stwierdzenia papieskie uświadamiają nam, że człowiek funkcjonuje jako całość w integralności swojego wymiaru cielesnego i duchowego. Jeden jest zależny od drugiego. Doświadczamy tego na każdym kroku. Kiedy na przykład coś nam dolega, to pojawia się zły nastrój. A silne przeżycia nierzadko powodują zaburzenia w funkcjonowaniu ciała. To powiązanie wymiaru cielesnego i duchowego ma ogromne znaczenie dla duchowości. Już bowiem starożytni myśliciele zauważyli, że roztropne ograniczanie skłonności cielesnych uwznośla ducha, tak samo troska o życie duchowe dyscyplinuje ciało. W
tym kontekście należy ujmować zagadnienie tak zwanego umartwienia, które jest bardzo ważnym elementem chrześcijańskiej ascezy i pobożności. Pojęcie to w języku łacińskim brzmi mortificatione, umartwienie, i pochodzi ze starożytności, gdzie było jednym z elementów moralności stoickiej. Umartwienie zatem to wysiłek duchowy, przy pomocy którego hamujemy naturalne pragnienia emocjonalno-uczuciowe i poruszenia cielesne w celu osiągnięcia dominacji nad tendencjami, które z nich wypływają, a które mogłyby stać się grzechem lub niedoskonałością, jeżeli nie zostałyby wyhamowane. Nie chodzi więc o niszczenie naturalnej struktury naszego człowieczeństwa, ale o porządek w sferze pożądliwości ciała, pożądliwości oczu oraz osłabienie pychy żywota, jak czytamy o tym w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w rozdziale drugim. One bowiem pochodzą nie od Boga, ale ze świata i mogą być tą szczeliną, przez którą zło łatwo może wślizgnąć się do środka, dlatego trzeba je poddawać kontroli i ograniczaniu, aby nie zdominowały dążenia do zjednoczenia z Bogiem. W klasycznej literaturze ascetycznej umartwienie nazywane było wyzuciem się ze siebie. W ten sposób nawiązywano do wyznania świętego Pawła z listu do Filipian, który pisze: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Z tego wynika, że umartwienie, czy jak powiedzieliśmy, wyzucie się z siebie jako dawnego człowieka, ma na celu radykalny wybór Chrystusa, postawienie Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, a więc przyobleczenie się w nowego człowieka. Wbrew powszechnemu odczuciu, umartwienie ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Podobnie jest z odchudzaniem, kiedy trzeba ograniczyć nadmiar smacznego jedzenia, nie tylko dla zgrabnej sylwetki, ale przede wszystkim dla własnego zdrowia. Umartwienie zatem służy zdrowiu duchowemu, oczyszczając chrześcijanina ze skutków grzechu pierworodnego, a zarazem kształtując w nim osobowość na wzór Chrystusa. W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu znajdujemy tak liczne przekazy i nakazy odnośnie do potrzeby umartwienia, że nie sposób ich tu bardziej szczegółowo omawiać. Ogólnie jednak na podstawie tekstów biblijnych można wyodrębnić trzy rodzaje umartwień czy też wyrzeczeń. Pierwszym jest wyrzeczenie się rzeczy zewnętrznych, które hamują rozwój duchowy i nie pozwalają podjąć wezwania Bożego. Jezus mówi do swoich uczniów: tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Z kolei ci, których Zbawiciel powoływał do swojej służby, zostawili wszystko i poszli za Nim. Drugim rodzajem umartwienia, czy też drugim aspektem praktyki umartwienia, jest wyrzeczenie się albo zaparcie się samego siebie, które jest warunkiem doświadczenia Chrystusa wedle Jego słów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Najwięcej jednak uwagi Biblia poświęca wyrzeczeniu się złych skłonności, które mogą skutecznie udaremnić dążenie do doskonałości. Odnośnie do tego święty Paweł w liście do Galatów pisze: a ci, którzy przynależą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z Jego namiętnościami i pożądliwościami. Jeszcze raz podkreślmy, że nie chodzi o zabicie i usunięcie pożądliwości, ale o ich opanowanie i poddanie ich rozumowi oraz woli,
by życie było zdrowe i piękne, by nie marnować sił i talentów na rzeczy daremne, a nawet grzeszne. Ilustracją tego procesu jest praca ogrodnika, do której często odwoływał się Pan Jezus. Ogrodnik bowiem obcina zbyteczne i chore pędy, by inne mogły bujnie rosnąć i wydawać piękniejsze owoce. Należy więc starać się o usunięcie złych skłonności zgodnie ze słowami apostoła Pawła. Jeśli przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Uważne wczytanie się w sens biblijnych słów pozwala zrozumieć, że umartwienie ma pełny blasku wydźwięk paschalny. Z jednej strony jest bowiem braniem Chrystusowego krzyża i zanurzaniem się w Jego śmierć, a z drugiej odradzaniem do nowego życia. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w liturgii pierwszych dni okresu wielkanocnego. Na przykład w drugim czytaniu szalnym z niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego czytamy słowa z listu świętego Pawła do Kolosa. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami i przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Analizując od strony zjawiskowej, czyli fenomenologicznej, praktykę pobożności, jaką jest umartwienie, należy zauważyć, że składają się nań dwa zasadnicze elementy. Pierwszym, poniekąd materialnym elementem umartwienia, jest przykrość i nieprzyjemność zadania, jaką zadajemy swojej naturze. W zależności od tego, w której sferze natury podmiot duchowy doznaje tej przykrości, umartwienia można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze, te wewnętrzne, dotyczą władz duchowych i zmysłów wewnętrznych, a więc rozumu, woli, pamięci, wyobraźni i uczuć. Z kolei drugie, które określiliśmy jako zewnętrzne, dotyczą ciała i zmysłów. Drugi element umartwienia można określić jako formalny, a jest nim wola człowieka, który w sposób świadomy i wolny podejmuje samoograniczenie. On też decyduje o rodzaju umartwienia, częstotliwości tych aktów i czasie ich trwania. Pod tym względem umartwienia dzielą się na czynne i bierne. Umartwienia czynne to takie, które podmiot duchowy sam sobie wybiera i zadaje. Na przykład w czasie Wielkiego Postu ktoś podejmuje postanowienie niesłuchania muzyki czy rezygnacji z jakiegoś spożywania alkoholu. Natomiast umartwienie bierne to pokorne przyjmowanie z przyczyn niezależnych od podmiotu tych wszystkich ograniczeń, jakie się pojawiają właśnie z tych przyczyn od nas niezależnych, i przyjmowanie życiowych krzyży, jakich nie brak w naszej codzienności, a których niestety nie sposób przewidzieć. I zamiast się buntować czy złościć, należy się umartwiać, przyjmując z pokorą i ufnością wszystko to, co trudne, także to, co wydaje się skrajnie niesprawiedliwe
a co nas dopada. Jak w każdym ludzkim działaniu, tak i w podejmowaniu umartwienia ważną rolę odgrywa odpowiednia motywacja. Jednorazowy, czy też bardziej rozłożony w czasie, a przy tym odpowiednio zaplanowany trud samoograniczania się może być podejmowany z motywów czysto naturalnych, jak chociażby pragnienie zachowania zgrabnej i zdrowej sylwetki, czy nabycie określonych umiejętności lub sprawności moralnej nazywanej cnotą. Z tego punktu widzenia można rozróżnić umartwienia pozytywne, które polega na wysiłku wzmacniania dobrych nawyków i zachowań, oraz umartwienie negatywne, na które składa się wysiłek pokonywania swoich skłonności czy nabytych wad. Jednak dla chrześcijanina, który podejmuje umartwienie, o wiele ważniejsza jest motywacja nadprzyrodzona, którą jest oddanie chwały Bogu przez postawienie Go na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości. Ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy. W Brukseli odbył się szczyt NATO z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polskę reprezentował m.in. prezydent Andrzej Duda. Wśród głównych tematów, jakie podczas spotkania poruszyli przywódcy państw należących do sojuszu, były walka z terroryzmem i zwiększenie wydatków na obronność. Prezydent Andrzej Duda spotkał się m.in. z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas rozmowy podjął temat kontynuacji porozumień szczytu NATO w Warszawie i obecności sił sojuszu w Polsce. Prezydent Polski rozmawiał także z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Kancelaria prezydenta poinformowała, że szczyt Trójkąta Weimarskiego odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec sierpnia we Francji. Ostatnie spotkanie w ramach organizacji odbyło się w 2011 roku w Warszawie. Dochody z VAT wzrosły o 34%, czyli blisko 14,5 miliarda złotych w pierwszym kwartale bieżącego roku, poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza. Natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 15%, czyli 1,7 mld złotych. Wiceminister przedstawiał w Sejmie informacje w sprawie efektów uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych. Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą dalej pracowali nad projektem noweli o ustroju sądów powszechnych. Odrzucenia projektu domagali się politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Przewiduje on m.in., że minister sprawiedliwości mógłby przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu bez podania przyczyn.
zniesienie możliwości przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami i rezygnację ze zbiorczych kwot połowowych zakłada rządowa nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim, którą przyjął Sejm. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Posłowie zdecydowali, by rządowy projekt nowego prawa wodnego skierować do dalszych prac w komisjach. Przewiduje on wyższe opłaty za pobór wody dla rolników czy energetyki. Resort środowiska zapewnia, że mają one wzrosnąć dopiero od 2019 roku. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej po raz kolejny zapoznali się z dokumentami dotyczącymi przetargu na helikoptery dla armii. W ocenie Platformy w tej sprawie jest sporo nieprawidłowości. MON zapewnia, że wszystkie zadania dotyczące przetargu wypełnia zgodnie z prawem. Poprzedni rząd wybrał francuską maszynę Caracal. Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetową za niezadowalającą, a dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Z cmentarza wojskowego na warszawskich Powązkach ekshumowano kolejną 25. ofiarę katastrofy smoleńskiej. Nie ujawniono, o czyj grób chodzi. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Prokuratura przeprowadza sekcję zwłok w związku z możliwą zamianą ciał oraz błędami w rosyjskiej dokumentacji sekcyjnej. Do laboratorium w Wielkiej Brytanii trafiły już próbki pobrane z wraku Tu-154M ze Smoleńska. Próbki mają być badane na obecność pozostałości materiałów wybuchowych. W kwietniu bieżącego roku prokuratorzy prowadzący śledztwo ujawnili, że laboratoria z Włoch, Hiszpanii oraz dwa z Wielkiej Brytanii zbadają próbki z ciał ekshumowanych osób oraz wraku Tu-154M. Na terenie byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej odkryto ścianę egzekucji żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W okresie stalinowskim więziono i zamordowano tam m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Zygmunta Szędzielasza, pseudonim Łupaszka, majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. W krakowskim parku doktora Henryka Jordana odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. W ramach Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem uczestnicy upamiętnili polskich bohaterów, m.in. biorąc udział w uroczystym apelu pamięci. W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się debata pod tytułem Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej. Prelegenci debatowali na temat nauczania historii i wiedzy o kulturze. Organizatorem debaty był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Patronat nad debatą objęło m.in. Radio Maryja. W Toruniu trwają obchody 21. Święta Kominiarzy. Uroczystości rozpoczął przemarsz toruńską starówką wraz z pocztami sztandarowymi. Następnie w kościele akademickim ojców jezuitów pod wezwaniem Świętego Ducha sprawowana była msza święta. Obchody zakończą się w najbliższą sobotę. Organizatorem wydarzenia jest Korporacja Kominiarzy Polskich. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dwudziestodwuletni Salman Abedi, który przeprowadził poniedziałkowy zamach terrorystyczny w Manchesterze, był w grupie osób, którymi służby interesowały się w przeszłości, przyznało źródło agencji Press Association w brytyjskiej administracji publicznej. W zamachu zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Wśród zabitych jest co najmniej dwoje Polaków, a jeden obywatel Rzeczypospolitej pozostaje pod opieką lekarzy. Zamachowiec samobójca Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie w hali widowiskowo-sportowej. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oświadczył w rozmowie z Angelą Merkel w Berlinie, że pomoc udzielana na miejscu mieszkańcom krajów rozwijających się to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu migracji. Kanclerz broniła swej polityki uchodźczej. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa podała, że zatrzymała w Moskwie czterech członków tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy przygotowali zamach na obiekty systemu transportu w stolicy Rosji. U podejrzanych znaleziono materiały wybuchowe. Były premier Grecji Lukas Papademos został ranny, gdy w centrum Aten w jego samochodzie eksplodował ładunek wybuchowy umieszczony w kopercie, poinformowała policja. Ranny został też kierowca Papademosa. Obu zabrano do szpitala.
44 osoby cywilne zginęły od początku roku w wyniku konfliktu między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie na wschodzie Ukrainy, poinformował wiceszef misji OBWE. Konflikt w Donbasie trwa od wiosny 2014 roku. Od tego czasu zginęło tam około 10 tysięcy ludzi. Iran wybudował trzecią podziemną fabrykę pocisków balistycznych i będzie nadal rozwijał swój program rakietowy, podała oficjalna agencja prasowa Fars. Reuters zauważa, że przyczyni się to najpewniej do wzrostu napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział zwiększenie ulg rodzinnych i podkreślił, że w kraju oraz w Europie niezbędny jest przełom demograficzny. Mówił o tym na drugim budapesztańskim forum demograficznym. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Polsce minęła północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Po północy bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Na progu naszego spotkania, na progu kolejnego dnia naszego życia, uczyńmy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 26 dzień miesiąca maja, piątek, 146 dzień roku. Do końca roku pozostało 219 dni. I oto nasza modlitwa. Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą do Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie i dla Ciebie. Bądź moim światłem, bądź moją siłą. Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Niech patrzę na przykład, który Ty mi dałeś. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co się opiera Tobie. Daj mi Ducha Twego i spraw, aby Twe obietnice wypełniły się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie,
z Tobą i w Tobie, w miłości Ducha Świętego, ku chwale Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Matko Boża nieustającej pomocy, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Często stamtąd długo na mnie patrzy spojrzeniami, przykuwając mi twarz. Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie, jak miłuje nas Ojciec nasz. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Ale głębi owych słów nikt nie zna, ale przyczyn najdalszych nikt nie wie. Jaka męka to była bezbrzeżna, ta samotność na krzyżowym drzewie. Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła, jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie. Tylko to odetchnięcie od Ojca, to odtrącenie. Ojcze nasz, Ojcze nasz, te słowa, czemuś mnie opuścił, Ojcze, Ojcze, za mej matki płacz. Ja na wargach Twoich odkupiłem dwa najprostsze słowa. Często stamtąd długo na mnie patrzy, często stamtąd długo na mnie patrzy.
często stamtąd na mnie patrzy, śpiewała Alicja Majewska. 11 minut po północy. Pozdrawiamy bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Państwo oczywiście zapraszamy do bycia razem z nami, do przeżywania tych chwil w rodzinie Radia Maryja podczas naszego programu. Pozdrawiamy mieszkających w kraju i poza jego granicami, chorych, cierpiących, samotnych, podróżujących, bezpiecznego dotarcia do celów życzymy, pracujących dzisiejszej nocy, całą rodzinę Radia Maryja. Państwu oczywiście życzymy dobrego odbioru Radia Maryja. Solenizanci dnia dzisiejszego, dzisiaj imieniny Eweliny i Filipa. Składamy najserdeczniejsze życzenia obchodzącym swoje imieniny, urodziny, ważne rocznice, jubileusze rodzinne. A w sposób szczególny dzisiaj z naszymi gorącymi, serdecznymi życzeniami śpieszymy do każdej mamy. Dzisiaj Dzień Matki, więc myślę także, że nie zabraknie tych dobrych słów życzeń i pozdrowień kierowanych pod adresem naszych mam na antenie Radia Maryja, także odpowiednich dedukacji muzycznych, które będą wyrażały naszą wdzięczność i miłość do każdej z naszych mam. Wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, tej, która jest najlepszą i najukochańszą mamą każdej i każdego z nas. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Serce matki, oczywiście Mieczysław Fok, 15 minut po północy. Podaję numery, przypominam, numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Oczywiście Dzień Matki, zapraszam Państwa do
składania życzeń i pozdrowień, ale także to ten szczególny czas, w którym może odświeżamy w swoich wspomnieniach, w swojej pamięci te karty z tych poszczególnych lat, w których doświadczaliśmy jakże intensywnej miłości mamy, która dbała o każdy, choćby najmniejszy nasz krok, dbała o naszą przyszłość, dbała o nasze życie. To szczególny czas naszej wdzięczności, tej, która może nie była zbyt często wypowiadaną, ale ten dzień nastraja nas właściwie do tego, abyśmy to uczynili. Pragnę jeszcze podziękować ofiarodawcom, tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja, telewizję Trwam, dzieła, które wyrosły z Radia Maryja. Do grona naszych przyjaciół należą składający dary serca w kole przyjaciół Radia Maryja działającym przy parafii świętego Jacka w Stepnicy. Zuzanna Dębowczyk, Marta Kielak, Maria Kwiatkowska, Teresa Orlon, Zenobia Pluszczewska, Felicja Rączkowska, Maria Rączkowska, Krystyna Stranc, Mirosława Świeżko, Halina Tomczak, Stanisława Urban, Grażyna Wołoszyn, Jadwiga Siurek, Jolanta Jackiewicz, Małgorzata Chojniarz, Andrzej Bukowski, Janina Jasińska i Alina Rulko. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, dziękujemy Państwu za regularną i systematyczną pomoc i jak zawsze całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo gorąco prosimy, pomóż i Ty, jeżeli chcesz, by te dzieła istniały nadal. Do naszych słów wdzięczności dedykacja muzyczna, po niej już rozpoczynamy przyjmowanie telefonów od Państwa. Pochylałaś twarz. Czas upływa, lat przybywa, życie krótko trwa. Twoje czułe, ciepłe dłonie kładły mnie do snu. Kolorowych snów bajkowych nic nie wróci już. Nie płacz, moja droga mamo, czas się żegnać już. Nim wyjadę w świat daleki, powiem kilka słów. Mama, adio, zostań z Bogiem, otrzyj łzę, zawsze gdy mi będzie źle, wiem gdzie mój rodzinny dom. Mama, adio, daj na drogę krzyża znak, dobre słowo szepnij tak, jak za dawnych lat. Mama, adio, to co dobre kończy się, stara prawda jak wino. Mama, adio, mama, adio, mama, adio, mama, adio. Wybacz mamo, każdy smutek, każdą jedną łzę. Wiedz, że nikt jak ja na świecie tak nie kocha cię. Biorę z sobą twoją radę, tysiąc czułych słów. Nim kościelny dzwon uderzy, wrócę pod twój próg. Mama, adio, zostań z Bogiem, otrzyj łzę. Zawsze gdy mi będzie źle, wiem gdzie mój rodzinny dom. Mama, adio, daj na drogę krzyża znak, dobre słowo szepnij tak, jak za dawnych lat. Mama,
21 minut po północy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Grzegorz z Granowca. Witam, panie Grzegorzu. Chciałem powiedzieć tylko, że tak od 7 klasy to co, a moja mama już teraz ma 91 lat, a ja mam 46 lat, ale od 7 klasy to co, i to moja mama jest moim przyjacielem, prawdziwym przyjacielem. Pamiętam jak kiedyś byłem w wojsku, opiekał taki wspaniały placek, to wszyscy od razu to przyjechał, wszyscy drożowy oczywiście. A była zawsze moim wspaniałym przyjacielem, zawsze mnie wspierała. Wszyscy od razu ten placek od razu normalnie rozdrapali, przepraszam za określenie. Mama jest moim wspaniałym przyjacielem, chociaż dzisiaj nie domaga, ale już od 14 lat tak nie domaga, ale z nią jestem i będę do końca jej życia. Będę przy niej. A chciałem też powiedzieć, że czy ojciec mógłby puścić taki utwór Violetty Villas, Mamo? Tak, trzy utwory o mamie Violetty Villas mam przygotowane, więc na pewno jeden z nich to jest ten, panie Grzegorzu. Bóg zapłaci, a mamie jak na imię? Adelaida Wojtczak. Czyli pozdrawiamy mamę bardzo gorąco i dziękujemy panu także za przekazanie tych życzeń. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon? Szymon z Radziowa. Witam. Chciałbym złożyć życzenia mojej mamie Ewie. Pogody ducha, radości, uśmiechu na co dzień, pogody od Pana Boga, żeby się uśmiechała zawsze i miała dużo cierpliwości dla nas, bo aż w domu jest nasz czwórka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mamusiu Ewo. Życzę, Szymon. Bardzo dziękujemy, panie Szymonie. Dołączamy się do tych życzeń i pozdrowień. Bóg zapłać. Pozdrawiam, Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.